Drugi dzień jest po to, żebyśmy mogli doświadczyć miłości Pana Boga przede wszystkim. I wszystkie konferencje, i to do południa, i po południu, były po to, żeby podprowadzić nas pod sakrament miłosierdzia. Pierwszym prelegentem był pan Andrzej Tokarz, zawodnik, biegacz, wytrwały sportowiec, który nam powiedział kilka ciekawych rzeczy. Żeby być człowiekiem wytrwałym, trzeba, i to chciałbym, żebyście zapamiętali, najważniejsza rzecz. Zaczynać od małych rzeczy. Nasz nieprzyjaciel chce nas wbić w takie ramy, że dobra, chcesz zacząć, no to działaj. No, podjąłeś decyzję, to czemu nie działasz? Żeby być człowiekiem wytrwałym, musisz budować małymi krokami. Drugi gość to ksiądz Maciej Kucharzyk, misjonarz Saletyn, który jest dobrze znany w klimacie Dębowca. Ksiądz Maciej wygłosił nam konferencję, która nas podprowadziła do sakramentu spowiedzi. Ksiądz Maciej także przeprowadził nas przez taki prosty rachunek sumienia 10 przykazań Bożych, ale bardzo trafny, bardzo dotykający serca. Co roku do Dębowca przyjeżdża niejedna osoba, która jest wyśmiewana, że tu przyjechała. Wiem, że może być wyśmiewana niejedna dziewczyna i chłopiec, gdy wrócicie do domu i usłyszycie hasło: ty po co tam byłaś? Są spanie w szkołach, trochę deszczu było, byle co do jedzenia, nie miałeś internetu, może trochę nawet zmęczony jesteś, może nawet w domu tak usłyszysz. Ale jeżeli Jezus dzisiaj da ci życie, jeszcze będziesz mieć więcej tego życia, by dawać świadectwo Jemu, bo dzisiaj cały dzień będzie o tym, to zobaczysz, że ludzie będą nie mieć z osłupienia ciebie słysząc i widząc. I będą ci w pewnym momencie mówić jedno zdanie. Skąd ty to masz? Gdzie ty to kupiłaś? Przede wszystkim ta spowiedź daje komfort czasu. Kiedy spowiadamy tutaj, to nie śpieszymy się. I chyba to jest najistotniejsze, że jeżeli ktoś potrzebuje pół godziny, to ma pół godziny i nie ma z tym problemu. I to chyba jest kluczowe w tym. Też myślę, że ten dzisiejszy dzień w ogóle jest cały, bardzo taki mocny i ma w sobie mega dużo Ducha Świętego. Za chwilę rozpocznie się Eucharystia i zakończymy ten dzień momentem uwielbienia, błogosławienia Pana Boga. Jakby to niesie w sobie taką moc tego dnia, że ona staje się wyjątkowa. Jesteśmy zero-jedynkowi jak w przycisku. On, off. On to działa, razem z Bogiem żyjesz. Nie ma pośredniej wersji, bo na przycisku jest od razu naciśnięcie i off. Wyłączenie. W życiu duchowym też to tak działa. Zero-jedynkowi, on, off. Jestem podpięty do Jezusa, to żyję. Nie jestem podpięty do Jezusa. To duchowa powoli anoreksja, albo już w ogóle śmierć. Wieczór uwielbienia świadomie umieściliśmy już w tym drugim dniu spotkania. Dlatego, że chcemy wystartować z takiego górnego C, jeżeli chodzi o doświadczenie Boga w sercu i taką moc modlitwy. Ten wieczór uwielbienia jest po to, żeby serca tych młodych wiernych, młodych ludzi, mogły dzisiaj się otworzyć na Jezusa, na Ducha Świętego. Po to, żeby właśnie błogosławić Boga za swoje życie, za to, co przeżywają, co dzisiaj ich dotyka. Ja też wierzę, że przyjedzie dużo osób, które doświadczy cudu tutaj. Panie, uwolnij mnie od kajdach zła. Nie chcę już upadać własną drogą iść. Panie, przyjdź, podnieś mnie, życie daj. Jezu, tylko Ty masz moc ocalić mnie. Tak często zapominam, że Ty stale stoisz tuż obok.